Jedną z najważniejszych, a zarazem chyba najbardziej popularnych kwestii jest wymiana opon na zimowe. W prezentowanym samochodzie mamy jeszcze w tej chwili opony letnie, natomiast obok prezentujemy oponę zimową. Jak Państwo widzą, różnica wizualna jest taka, że przede wszystkim jest inna rzeźba bieżnika, ale również skład mieszanki, czego nie widać. Taka właśnie konstrukcja opony zimowej zapewnia nam dobrą przyczepność w niskich temperaturach, a zarazem lepsze ruszanie, zatrzymywanie pojazdu w warunkach, gdzie jest ośnieżona nawierzchnia, choćby ruszanie z parkingu osiedlowego. W Polsce nie mamy obowiązku zmiany opon na zimowe, natomiast rosnąca świadomość społeczna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i również trudniejszy dostęp do opon wielosezonowych powoduje, że jednak opony zmieniamy. Trzeba natomiast, drodzy Państwo, pamiętać o jednej rzeczy. Nie stosujmy opon zimowych z nadmiernie zużytym bieżnikiem, który według przepisów w Polsce jest 1,6 mm. Natomiast producenci opon zimowych zalecają, żeby zmieniać opony zimowe po zużyciu do minimum 4 mm. Tłumaczą to tym, że poniżej tej wartości opony nie zapewniają już tych parametrów, które jakby producent gwarantuje. Pamiętajmy, drodzy Państwo, jednak o tym, że nawet najlepsza opona zimowa nie zastąpi nam myślenia kierowcy. Dostosowujmy prędkość pojazdu do warunków panujących na drodze. Kolejną rzeczą, proszę Państwa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest sprawdzenie akumulatora. Jak wiemy, jest to źródło prądu w naszym pojeździe, bez którego nie uruchomilibyśmy pojazdu rano, czy w ogóle przed rozpoczęciem jazdy. Natomiast, co tutaj jest ważne, akumulator zwykle regeneruje się sam podczas jazdy. Nie ma potrzeby stosować dodatkowych zabiegów, żeby utrzymać jego sprawność, ale jak wiemy, sprawność akumulatora spada wraz ze spadkiem temperatury. Dlatego ważne jest, żeby sprawna była instalacja elektryczna i alternator, który zapewnia nam regenerację akumulatora, jak również charakterystyka jazdy samochodem. Jeżeli jeździmy po mieście, na krótkich odcinkach, używamy dużo, wielu odbiorników prądu typu światła, ogrzewanie szyb, dmuchawa, wycieraczki, a jednocześnie czasami stoimy w korkach, akumulator nie jest w stanie sam się zregenerować i często wymaga ingerencji czy doładowania przez urządzenie zewnętrzne. Przy okazji ładowania akumulatora prostownikiem warto jest też zadbać, czy sprawdzić zaciski akumulatora, czy są czyste, czy przepływ prądu między zaciskiem a akumulatorem jest właściwy. To też wpływa na żywotność akumulatora, jak również na jego sprawność, zwłaszcza w niskich temperaturach. Dbajmy, proszę Państwa, o nasz akumulator, a na pewno nas nie zawiedzie podczas porannych spadków temperatur zimą. Trzecią równie ważną rzeczą jest sprawdzenie przed zimą płynu chłodniczego w naszym samochodzie. Jest to o tyle ważne, że płyn chłodniczy, jeżeli utraci swoje właściwości przeciwzamarzeniowe, może dojść do poważnego uszkodzenia silnika, a to się wiąże z dużymi kosztami naprawy. W przypadku, kiedy tutaj pokazujemy badanie temperatury krzepnięcia płynu za pomocą urządzenia tak zwanego refraktometru, które pozwala nam określić temperaturę krzepnięcia, która jest najważniejszą cechą płynu chłodniczego. Natomiast w przypadku, kiedy zachodzi konieczność uzupełnienia płynu,
bo jest go zbyt mało, bądź jego temperatura już się podniosła, możemy użyć koncentratu, który znacznie obniża temperaturę krzepnięcia, lub jeżeli już jest płyn zużyty, należy wymienić płyn w całym układzie chłodzenia na nowy. Przy czym trzeba pamiętać, przy wymianie płynu kierujmy się, proszę Państwa, zaleceniami producenta, ponieważ oprócz temperatury krzepnięcia płyn chłodniczy ma jeszcze wiele też istotnych właściwości, między innymi odporność na korozję, temperatura wrzenia, współpraca z elementami aluminiowymi silnika, więc kierujmy się tym, co nakazuje nam tutaj, czy zaleca producent, żeby uniknąć w przyszłości problemów z silnikiem. Przy tej okazji chciałbym też wspomnieć o płynie do spryskiwaczy. Tutaj możemy albo go zużyć do końca, albo dolać zimowego, jeżeli są jeszcze temperatury w miarę dodatnie. To też jest rzecz bardzo ważna, ponieważ zimowy płyn do spryskiwaczy z jednej strony zapewnia nam dobrą widoczność poprzez czyste szyby, ale również pozwala nam uniknąć mandatu podczas kontroli służb policyjnych, ponieważ no, służby te sprawdzają sprawność generalnie układu spryskiwacza. Jest to również w zakresie badania technicznego, diagności też sprawdzają. No, producenci pojazdów i nie tylko uznali, że jednak jest to rzecz może taka błaha, ale jednak bardzo ważna, która wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Czwartą bardzo ważną rzeczą jest sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego. I tutaj najważniejszą częścią tego oświetlenia są reflektory. Służą nam głównie do jazdy w nocy, chociaż w Polsce jest obowiązek jazdy na światłach przez całą dobę, natomiast w ciągu dnia jest to głównie po to, żebyśmy my byli widoczni dobrze na drodze. W nocy oczywiście, żebyśmy my dobrze widzieli. Natomiast co jest jeszcze ważne, proszę Państwa, światła też powinny być dobrze ustawione, ponieważ to zapewnia, że nie oślepiamy innych uczestników ruchu. Zwłaszcza w nocy jest to bardzo uciążliwe. Również wtedy, kiedy wymieniając żarówkę stosujemy żarówki bez homologacji, niewłaściwe, które nie pozwalają dobrze ustawić świateł, ale jednocześnie ważne jest też, żeby reflektory były czyste. Przy światłach ksenonowych są spryskiwacze reflektorów specjalne, które mają właśnie zapewnić czystość reflektora. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie inne niż przednie, oczywiście tylne ważne, bo żebyśmy byli widoczni, ale również w najnowszych samochodach nawet niewłaściwa żarówka potrafią generować błąd w systemie elektroniki pojazdu i wyświetlać to na desce rozdzielczej. Także proszę Państwa, no, dbajmy o czystość naszych świateł, stosujmy żarówki z homologacją, a przez to dbajmy też o prawa i innych uczestników ruchu drogowego, nie oślepiając ich, jeździmy bezpiecznie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, to chyba tyle. Chciałbym przy tej okazji jeszcze zwrócić uwagę na kilka rzeczy praktycznych, które mogą nam no, ułatwić życie czy obsługę samochodu zimą. Chciałbym tutaj przypomnieć, że warto jest się zaopatrzyć w skrobaczkę do szyb, w odmrażacz do zamków, przy czym no, byłoby dobrze, żeby odmrażacz do zamków znajdował się poza pojazdem, na przykład w naszej kieszeni, a nie za szybą w schowku, gdzie mamy zamarznięty zamek i nie mamy dostępu do samochodu. Warto jest też pamiętać o wysuszeniu czy wytarciu uszczelek drzwi po myciu samochodu, czy po dniach takich, gdzie jest wilgotność, dodatnia temperatura, gdyż rano no, zdarza się, że przymarzają do nadwozia i można, trudno jest otworzyć auto, ale też czasami można uszkodzić uszczelki. Jeszcze taką jako ciekawostkę powiem, że warto jest zimą również od czasu do czasu użyć klimatyzacji, jeżeli samochód jest wyposażony,
No, może brzmi to tak może niewiarygodnie, ale zimą też trzeba co jakiś czas ze względów technicznych chociażby użyć klimatyzacji. Ona świetnie osusza nam szyby, jeżeli mamy bardzo wilgotne powietrze. No i jednocześnie uruchomienie na kilka minut klimatyzacji zapewni nam bezawaryjne działanie klimatyzacji latem, wtedy kiedy będziemy jej naprawdę potrzebowali. Dbajmy zatem, drodzy Państwo, o nasze samochody nie tylko przed okresem zimowym, nie tylko zimą, ale przez cały rok. Dbajmy o prawa innych uczestników ruchu drogowego. Jeździmy bezpiecznie, zwracajmy uwagę głównie na pieszych i rowerzystów, kiedy wcześniej zapada zmrok. No, nie wszyscy używają elementów odblaskowych, nie są widoczni na tyle, na ile byśmy chcieli, dlatego uważajmy, drodzy Państwo, dbajmy również o tych słabszych uczestników ruchu drogowego. Dziękując Państwu za uwagę, życzę bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy w okresie zimowym. Pozdrawiam.